Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepco, a w nim nowa kolekcja Color of the Sun już na dobre zagościła na półeczkach. Będą nowe kubeczki, nowy bieżnik, stolik, misy, paterki i inne dodatki, tak więc oglądajcie do końca, bo naprawdę fajna kolekcja. Jeżeli jesteś nowa, nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie, wtedy będziesz na bieżąco, ponieważ filmiki wlatują codziennie na kanał, a jak Wam się podobają, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, wtedy filmik może polecieć też do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. A tutaj jeszcze powrót do kolekcji Leafly, pokazały się nareszcie te malutkie talerzyki w kwiatki, bardzo na nie czekałam, bo to była jedyna rzecz z tej kolekcji, której Wam nie pokazałam. 15 zł, średnica to 19 cm i zobaczcie, jak ładnie wygląda. Tutaj nie pamiętam, by tak ładne miseczki były w takiej fajnej drewnianej podstawie, 35 zł, więc za taki zestaw. Tutaj jeszcze jest taki ładny beżowy kominek, 15 zł, dosyć sporo Pepco ma tych zapachów, więc może akurat Wam spodoba się ten kominek. No i zobaczcie tą kolekcję, jest naprawdę przepiękna, ja lubię zielony kolor. Tutaj jeszcze jest gdzieś tam złoto, gdzieś beż, tak więc no, zaczynamy od tych stojaków na ręczniki i 15 zł taki stojak drewniany. Tutaj są takie figurki na metalowej nóżce, ptak drewniany, 15 zł, wysoki na 21 cm. Może tak pokażę, będzie lepiej go widać. W tej kolekcji znajdziecie również takie cudowne misy. One są dosyć ciężkie. Kosztują 30 zł. I tutaj pojemność to 2,5 litra. Jest przepięknie żebrowana i występuje w dwóch kolorach, beżowym i czarnym. A Wy jaki kolor wolicie? Beżowy czy czarny? Jestem ciekawa. Piszcie komentarze. Najładniejszą chyba rzeczą w tej kolekcji to jest ta szklanka z podwójnym dnem. Środek jest zielony, ucho zielone, no przepiękna. Ja po prostu tak długo walczyłam ze sobą, żeby z nią nie wyjść. 15 zł, pojemność 300 ml, ale za każdym razem, panie, zobacz, ale widziała pani tą szklankę? Widziała pani tą szklankę? No tak, widziałam. Nie wzięłam w sumie jej, ale jest prześliczna. Tutaj macie zestaw 4 szklanek, 20 zł, też mają ten kolor obłędny. Jest naprawdę ta kolekcja super. 400 ml, tak? Dobrze widzę? 450 ml pojemność jednej szklaneczki. Kiedyś już w zestawach były takie trzy miseczki na drewnianej desce i ta kolekcja również taki zestaw ma. 30 zł, zobaczcie, beżowa, zielona, no i myślę taki ciemny, o nie, czarna tam będzie, albo ciemna zieleń, albo czarna, bo tu ciężko zobaczyć przez te opakowanie, na takiej drewnianej paterce. Do tego możecie dokupić kubeczki beżowe i zielone, no piękne. Już nic nie mówię, bo one są podobne do tych szklanek, które po prostu są też cudne w Pepco. 8 zł i tu macie pojemność 380 ml. Do tej kolekcji dopięły panie te ozdoby, 12 zł, tutaj macie takie dwie opcje do wyboru
I w tej kolekcji są te wspaniałe świeczki, które kosztują 15 zł i już ostatnio je pokazywałam. Znajdziecie również cudowny bieżnik, on naprawdę jest też ładny. Ma fajne wstawki takich złotych liści. Cena to 40 zł, a wymiary 140 na 180 cm. Wow, a tu z tyłu to w ogóle jakieś takie wielkie te liście jeszcze są. Co jeszcze spodobało mi się w tej kolekcji, że pokazały się też takie słoiczki. Te słoiczki są bardzo fajne do przypraw, do makaronów czy do jakichś płatków. Obojętnie, nawet mąka, cukier, ryż idealnie się Wam sprawdzą. Mały 15 zł, większy 20. Nie wiem, po co te dziurki są u góry, tak za każdym razem zastanawiam się, bo już kiedyś też widziałam takie słoiczki. No chyba, że Wy macie pomysł, to piszcie komentarz, bo ja wiem, że mam tutaj cudowne kobitki na kanale. W tej kolekcji również jest taka fajna poduszka, ona ma, zobaczcie, taki złote obszycie dookoła. I to jest coś takiego jak brokat, bo to bardzo ładnie się mieni. 30 zł kosztuje ta poducha i wymiary to 45 na 45 cm. I tak prezentuje się na razie ta kolekcja. Też pokazywałam ostatnio ten zestaw do sałatek. Będą jeszcze kubeczki. Kubeczki to będą takie coś w stylu filiżanek. I jeszcze jest za 90 zł stolik. Stolik ma również te liście. Jak widzicie na blacie, takie delikatne. Tak więc cała kolekcja, myślę, już jest w Pepco. Tylko jeszcze czekam na te kubeczki. Tak więc, kochani, to by było na tyle. Zapraszam Was na wczorajszy przegląd Pepco. Tam były też właśnie początki tej kolekcji i już pomału wskakują jesienne dodatki na półeczki. Bardzo dużo też jest obniżek. W Action pokazałam cudowne nowości jesienne i nie tylko. Sporo tam było nowości kuchennych, tak więc mam nadzieję, że tam wpadniecie. Dziękuję ślicznie, że byliście. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. Życzę Wam pięknego dnia. Cudownego weekendu. Dzisiaj jeszcze wlecą dwa przeglądy, na które Was bardzo serdecznie zapraszam i ja zabieram się za odpisywanie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa!